Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny odcinek z numizmatyki. Tym razem zaczynamy w bardzo niezwykły sposób, ponieważ walizeczką, jak pewnie sobie przypominacie, robiłem unboxing dużego pudła z rzeczami, no, które w sumie już prawie wszystkie zostały rozdane dla Was. I w środku była tajemnicza walizeczka. To jest właśnie ta walizeczka. I ponieważ ja już wiem, co jest w środku, bo nie mogłem się oprzeć, żeby nie zerknąć, no to odcinek nazywa się Numizmatyka, więc chyba jest oczywiste, że będą tutaj jakieś numizmaty, jakieś monety konkretne. Okej, możemy już teraz otworzyć. Uwaga. I naszym oczętom ukazuje się coś takiego. Są monety, zaraz je wszystkie chciałbym Wam przedstawić. O właśnie. Pierwsza moneta wygląda tak. Jest to królowa Jadwiga. No i jest to, powiedziałbym, seria takich monet. Jeżeli ktoś z Was chciałby zacząć zbierać polskie... O, kurka mi zjechało, przepraszam. Jeżeli ktoś z Was chciałby zbierać polskie monety, to myślę, że to jest bardzo łatwa do zebrania seria. I monety mają fajne, fajne wizerunki, jak widać. Będę tak zmieniał co chwilę. Z drugiej strony moneta wygląda w ten sposób. Jak widzicie, jest to, moi drodzy, 100 zł, czyli pierwsza stówka już jest. Z 1988 roku królowa Jadwiga. Moneta w stanie menniczym, jak chyba widać, 100 zł. A oto i druga moneta, tym razem kolejny władca, czyli Władysław Jagiełło. Tak ta moneta się prezentuje. Chyba wszystko widać. I uwaga, nominał. Proszę bardzo. Jest to 500 zł z 1989 roku. Musicie przyznać, że fajnie się to prezentuje. Tym razem przeczytajcie sobie napis. Jest to rocznica wojny obronnej narodu 1939-1900, uwaga, 89. Można to rozumieć dwojako, kurczę. Mam nadzieję, że ręka mi się nie trzęsie. Tak wygląda ta moneta z tej strony, a tak wygląda z drugiej. Jak widać, jest to 500 zł również. Wydaje mi się, że to są monety niklowe, ale tutaj mogę się mylić. Dobra. Fajnie będzie, jak zobaczycie wielkość tych monet. Tutaj macie porównanie ze złotówką, moi drodzy. Kolejna moneta to jest 1 dolar amerykański. Charakterystyczny napis In God We Trust. Liberty. Proszę bardzo. I jest jakiś prezydent amerykański, ale kompletnie nie wiem, co to za prezydent niestety. Pewnie ktoś z Was będzie wiedział. No ja amerykańskich nie zbierałem nigdy, także nie wiem. I tak prezentuje się oczywiście amerykański orzeł z drugiej strony. United States of America, $1. Widzicie? Moneta bardzo duża. Proszę bardzo, porównanie z polską złotówką. Bardzo, bardzo duża moneta. Moi drodzy, mamy jeszcze takie pudełeczko. Czyli jak widzimy, moneta będzie no, upamiętnieniem jakiejś bitwy. 1942. Po otwarciu pudełeczka widzicie coś takiego, czyli moneta z templem lustrzanym. O, bita, jest w kapslu, nie będę jej wyciągał. Królewska australijska mennica wybiła tą monetę, czyli nie jest to absolutnie jakieś tam Tuwalu czy coś takiego. Ok, teraz mogę Wam tak pokazać. Jak widać, dwa okręty w środku, nominał $5.
Moneta jest podobno miedziana. Z drugiej strony chyba żadne to nie jest zaskoczenie. Wizerunek Elżbiety II, królowej brytyjskiej. I Australia 2002 roku moneta była wybita. Bardzo duża moneta również. Tutaj macie złotóweczkę na tle tej monety. I ostatnia już moneta to jest, moi drodzy, 10 zł. 10 zł, no warte więcej niż 10 zł oczywiście. To są tak zwane polskie błyskotki, to się nazywa. Są dziesiątki, dwudziestki i chyba pięćdziesiątki. Chociaż mogę się mylić, bo nie zbierałem. Wszystko jest bite stemplami lustrzanymi. Czasami wychodzą klipy jakieś i to jest akurat 10 zł. Dzieje złotego to się nazywa. Z drugiej strony moneta wygląda tak. Jeżeli komuś podobają się lustrzanki, no to ta na pewno również mu się bardzo spodoba. Jest to moneta ze srebra. Tu jest srebro próby 925, o ile się nie mylę. Oczywiście dziesiątki są najmniejsze z tych naszych lustrzanek. Później dwudziestki są już odpowiednio większe i pięćdziesiątki są naprawdę bydlęce. Także jak widzicie, tutaj w kapslu też Wam prezentuję, bo te lustrzanki podobno jak się podotyka, to one już tracą na wartości. Także kolego sympatyczny, bardzo dziękuję za to, co poprzednio rozpakowywałem i to, co dzisiaj. Prawdopodobnie Twoje monety, bo zastanawiałem się, co ja mogę do Afryki wziąć, żeby rozdawać. Oczywiście mamy tam jakieś te dwójki i tak dalej, ale to wygląda źle. Natomiast myślę, że fajniej wyglądają te z królami, więc na pewno to jedzie ze mną do Afryki i ta dziesiątka również jedzie ze mną do Afryki. W Twoim imieniu dam ją jakiemuś dobremu człowiekowi, który mi pomoże. Po prostu. Może nawet mu nie powiem, że to jest moneta srebrna, chociaż nie, no powiem mu, żeby czasem za jakiś bezcen komuś nie oddał. Także będziesz miał wkład i filmiki, mam nadzieję, będziesz oglądał z Afryki, to na pewno zobaczysz to, że ta moneta będzie podarowana przeze mnie komuś. Na pewno kogoś spotkam, kto mi pomoże i wtedy podaruję mu. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję za przesyłkę, za paczuchę. Długo to trwało, zanim otworzyłem, ale w końcu się zebrałem. Także to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.